get too close when I think y'all should hide from me. You speak too loosely with your words, do it quietly. You ain't a leader, dog. Nobody. Głodni zwycięstw to hasło charakteryzowało Anwil Włocławek i Stelmet Zielona Góra przed ósmą kolejką Tauron Basket Ligi. Mecz w hali mistrzów toczył się przede wszystkim o zaspokojenie tego apetytu, ale miał też wartość dodaną, bo 200 występ w barwach Anwilu świętował Sejd Hajrycz. Kapitan Rottweilerów w liczbie gier dla włocławian goni już samego Andrzeja Plutę. Początek meczu wyglądał bardzo jednostronnie, ale włocławscy kibice nie mieli nic przeciwko, bo to Anwil górował zdecydowanie i po rzutach wszystkich graczy startowej piątki prowadził 10 do 2. Ani czas wzięty przez trenera gości, ani zmiany, które stosował, nie pomagały na rozpędzonych włocławian. Anwil grał skutecznie i zadziornie, a w efekcie wciąż prowadził różnicą kilku koszy. Potencjał wicemistrzów z Zielonej Góry stawiał ich w roli faworytów starcia z Anwilem, to na parkiecie przez długi czas nie było tego widać. Włocławianie, nawet przetrzebieni gwizdkami sędziów, nieustannie dawali odpór gościom. Dopiero w trzeciej kwarcie, gdy Stelmet poprawił skuteczność, a Anwil na chwilę zwolnił tempo, wynik nieco się wyrównał. Decydujące trafienia należały do Stelmetu. Wykorzystując przechwyt, a później ważną zbiórkę, zielonogórzanie stworzyli sobie okazję do rzutów za trzy.
trafili Przemysław Zamoyski i Aaron Cel i na niespełna 3 minuty przed końcem dali swojemu zespołowi pierwszą w tym meczu przewagę. Włocławianie też odpowiedzieli punktami i doszło do emocjonującej końcówki. Dogrywkę próbował dać Konrad Wysocki, jednak jak orzekli sędziowie, przy jego rzucie nie było faulu i mecz zakończył się zwycięstwem Stelmetu 77-74.